Cześć, siemanko, witamy was w Lądku Zdroju. Byliśmy tutaj już w tamtym roku na wiosnę, na pewno oglądaliście odcinek. Michał, co robiliśmy wtedy? Wtedy żeśmy podbijali szczyt Trojak szlakiem, jak się nie mylę, niebieskim. Właśnie z tego miejsca, też z parkingu koło hotelu Trojan. Tak, tak jest. Trojan. I wtedy żeśmy szli na piechotę na szczyt, żeby zobaczyć nową platformę widokową. Po drodze zobaczyliśmy, że jest tam bardzo fajny single track, dlatego dzisiaj wzięliśmy rowery i jedziemy na górę Trojak. Zapraszam na odcinek. Pętlę Trojak możemy zrobić, łącząc ją z pętlą Zdrój. My jednak dzisiaj pojedziemy tylko Trojaka, więc z parkingu wyjeżdżamy sobie w prawo i za zielonym szlabanem jedziemy kawałek drogą leśną do startu pętli. Jesteśmy właśnie przed bramą wjazdową na pętlę Trojak. Z mapki możemy wyczytać, że pętla ta ma 6 km. W internecie przeczytałem, że jest to raczej flowowa trasa, więc będzie fajny podjazd i szybki zjazd. Jeśli chcecie sobie zrobić dłuższą pętlę, polecam połączyć ją z pętlą Zdrój. Tymczasem my wsiadamy na rowery i ruszamy. Już zaczynają się bardzo przyjemne elementy, czyli mostki, kamienie. Trasa zapowiada się naprawdę ciekawie. Właśnie dojechaliśmy do krzyżówki dwóch pętli. Tutaj z dołu, skąd przyjechałem, idzie pętla Trojak. Natomiast stamtąd wyjeżdża pętla Samotnik. No i będziemy sobie już jechać jedną i drugą pętlą tak naprawdę. Dwie pętle teraz tędy mają bieg. Także wsiadamy na rower i jedziemy dalej. Jechaliśmy do takiej polanki i Michał właśnie wrzuca relacje na Instagram, także obserwujcie projekt Ziemiakotka na Instagramie. A tymczasem ruszamy dalej. Mamy tutaj taką wiatkę i za tą wiatą idzie singiel. Można go łatwo przegapić, ale kierujcie się za niebieskimi znaczkami i słupkami. Dojeżdżamy teraz do krzyżówki. Pętla Samotnik odbija w prawo, my natomiast jedziemy w lewo pod górę. Tak sobie podjeżdżałem po tą górkę, no i widzę, że tutaj słoneczko się przebija. Jak żeśmy byli na dole, to dość tak pochmurnie. Myślałem, że będzie tylko gorzej, a tutaj słońce. Cieplutko się zaczyna robić. Nic, tylko jechać. Tutaj wyjeżdżając na łąkę mamy bardzo ważny element. Szlak rowerowy przecina się ze szlakiem pieszym, więc pamiętajcie, jesteśmy tutaj razem, nie wchodźmy sobie w drogę. No i skończyła nam się szutrowa, ubita trasa. Teraz wjeżdżamy na taki rock garden. No to już jest trudniejszy element tej trasy. Aczkolwiek bardzo przyjemny. Trochę po tych singlach jeżdżę. Ale pierwszy raz się spotkałem, żeby był taki odcinek wyłożony głazami, kamieniami. Teraz już troszeczkę zazdroszczę Piotrzkowi, że ma rower z pełnym zawieszeniem. Ja mam tylko z przodu
amortyzator. Ale da się jechać powolutku, oszczędzać zakończenie pleców i da się jechać. Dojechaliśmy na szczyt góry Trojak. Przede mną jest platforma widokowa. My właśnie robimy mały piknik w altance. Końcówka po takich kamieniach, dosyć ciężki podjazd, więc jeśli wybieracie się tutaj z dziećmi, może być ciężko. Raczej proponujemy przeprowadzić. Trzeba mieć naprawdę sporo umiejętności, żeby pokonać te kamienie. Teraz sobie siedzimy o tu z tyłu w altance. Zapytamy zaraz Michała, jak podobał mu się ten podjazd. Michał, jak tam część podjazdowa? Powiem tak. Mówiłem ci w połowie około podjazdu, że bardzo mi się podoba. W porównaniu do innych tras nie ma co mówić. Muszę stwierdzić jedno. Podtrzymuję te słowa i naprawdę bardzo dobrze się bawiłem. Pomimo tego, że no, tak średnio lubię podjeżdżać. Wolę zjeżdżać. Natomiast no, ten podjazd super. Taki w sam raz wymagający, dużo technicznych rzeczy, no i ten ciekawy odcinek z tymi kamieniami to już w ogóle taka no wisienka na torcie. Bardzo szybka i przyjemna. Dużo trzeba pompować. Jest trochę chropek. Michał się właśnie wygrzewał. Ciekawe, czy się nagrało. Nagrało się, widzę, że się nagrało. Cały! Turn up the dial. You know what you gotta do. No i zjechaliśmy pętlę Trojak. Michał, jak wrażenia? Mimo, że troszeczkę tam się przewróciłem, taka małe miałem spotkanie z ziemią, to trzeba przyznać, że dla mnie to była najlepsza pętla, jaką jechałem. Od początku bardzo fajny dojazd, fajne miejsce, gdzie można auto zostawić przy szlaku niebieskim na Trojak. Poza tym podjazd bardzo fajny. Potem można sobie wstąpić na platformę. No i potem w dół, no to trzeba przyznać, że taki no downhill można odczuć. Jeśli chodzi o zjazd, jest naprawdę ciężki. Już sama końcówka podjazdowa, zaczyna się duży rock garden. Potem mamy na zjeździe rock garden, troszkę hopek, troszkę band. Jest to trasa trudna. Jeśli jesteście początkujący, raczej nie wybierajcie się na tą trasę. Raczej mogą, ale bardzo ostrożnie. Tak, uważajcie na siebie. Podjazd jest bardzo łagodny, więc nie wskazuje nic na to, że będzie ciężko. Trasa jest jak najbardziej super. Polecamy wybrać się
osobom mniej zaawansowanym polecamy inne trasy. My teraz dojeżdżamy do parkingu kawałkiem trasy Zdrój, tak, pętli Zdrój. No i widzimy się z Wami już w kolejnym odcinku. Dziękujemy, że byliście. Subskrybujcie ten kanał, udostępniajcie go znajomym. I zapraszamy w niedzielę o godzinie 14 na kolejny film. Cześć! Na razie!